będziemy kontynuować naszą podróż, nasze rozważanie tego listu. Dzisiaj ten fragment, który za chwilę się pojawi, czyli od 11 wersetu 7 rozdziału po 6 werset rozdziału 8. Teraz nie będziemy tego czytać, bo będziemy sobie w miarę jak będziemy ten fragment śledzić, czytać poszczególne wersety. Tytułem wstępu, słuchajcie, wcale się nie dziwię, że Paweł pisze w tym liście, że jego słuchacze stali się ociężali w słuchaniu co do pewnych tematów, bo faktycznie, gdy ten list się czyta, zwłaszcza ten 7, 8, 9 rozdział, 10 rozdział, to jest, można powiedzieć, bardzo głęboka teologia. Naprawdę trzeba czasami, przynajmniej może w niektórych przypadkach, przymusić się, żeby w to się wgłębić, bo niektóre sformułowania dla nas mogą się wydawać w ogóle jakieś niezrozumiałe, o czym ten autor mówi. Ale to tylko dlatego, słuchajcie, że nie żyjemy w tamtych czasach i bezpośrednio być może temat tego listu nas tak mocno nie dotyczy, ale dla tamtych odbiorców, a jest to list do Hebrajczyków, czyli list skierowany do Żydów, którzy nawrócili się na chrześcijaństwo albo rozważali nawrócenie do chrześcijaństwa, ten list ma im za zadanie pokazać, dlaczego powinni to zrobić. I pamiętajmy, że gdybyśmy żyli w tamtej kulturze i pojawił się ktoś, kto podważa wieki tradycji, kto kwestionuje pewne ustalone od stuleci dogmaty, być może byśmy zareagowali tak samo jak Żydzi. Niedowierzaniem, albo wręcz oporem, albo w ekstremalnych przypadkach tępieniem tych, którzy takie rzeczy mówią. Podważają stuletnie tradycje ojców, wiarę w jedynego Boga. Wszystko mamy ustalone. Tu pojawiają się czyś uczniowie jakiegoś Jezusa i mówią: słuchajcie, stary porządek, stare przymierze wypełniło się. Teraz jest nowe. I jego pośrednikiem jest Jezus z Nazaretu, syn cieśli, który został zabity przez Rzymian na krzyżu, ale trzeciego dnia Bóg wzbudził go z martwych. Dla pierwszych słuchaczy to był szok. I dlatego autor tego listu zadaje sobie tyle trudu, pod inspiracją Ducha Świętego, żeby Żydom wytłumaczyć, dlaczego Jezus jest tym, kim jest i dlaczego powinni swoją wiarę z Mojżesza, z przykazań przenieść na Jezusa Chrystusa i na to, co On zrobił dla nich. I mając to w pamięci, rzeczywiście trochę łatwiej się ten list studiuje, bo dziś też będziemy czytać te treści. Dla nas, którzy już jesteśmy, ci z nas, którzy są długo wierzący, one mogą się wydawać, za przeproszeniem, nudne. Ojejku, takie oczywiste. Ale dla tamtych ludzi to nie było oczywiste, to było coś zupełnie nowego, coś szokującego, coś, co musieli przetrawić, żeby zrozumieć, dlaczego chrześcijaństwo, dlaczego już nie judaizm jest drogą do Boga, ale chrześcijaństwo na czele z jego założycielem, Jezusem, który powiedział o sobie bez ogródek: ja jestem droga, prawda i życie, nikt nie przychodzi do Boga tylko przeze mnie. Już żadnych innych dróg nie ma, żadnych innych systemów. Jestem ja i to, co zrobiłem. I od pewnego już czasu śledzimy tą argumentację, w której autor udowadnia, dlaczego stare przymierze przeminęło, dlaczego system kapłański, który obowiązywał w prawie mojżeszowym, ze świątynią, ofiarami, nie ma już właściwie znaczenia, dlaczego zmieniło się też prawo, dlaczego mamy nowe przymierze, dlaczego stare już się zdeaktualizowało, to wszystko ten list nam objawia. I dziś autor kontynuuje wątek Chrystusa jako arcykapłana. Już we wcześniejszych odcinkach, że tak powiem, o tym zaczęliśmy mówić, o tym, że Chrystus jest arcykapłanem według porządku Melchizedeka, czyli zupełnie według innego porządku niż został nadany przez Boga w prawie mojżeszowym, gdzie też byli kapłani. Bardzo silny akcent na kapłanów, na ich służbę, na ofiary, na świątynie, na obrzędy. Autor mówi: nie, słuchajcie, pojawił się inny kapłan, wyższy, lepszy, doskonalszy, według porządku Melchizedeka, czyli ktoś, kto nie ma początku, końca, nie wiadomo skąd pochodzi, jest wieczny,
pamiętamy. I w tym fragmencie autor dalej kontynuuje tą argumentację. I najpierw właśnie zajmiemy się osobą Chrystusa. Dlaczego on jest tym lepszym kapłanem niż kapłani Starego Testamentu na czele z Aaronem, który był głową tego rodu kapłańskiego z pokolenia Lewiego. A potem też dotkniemy na chwilę kwestii przykazań. Bo i w Starym Przymierzu mamy przykazania, i w Nowym Przymierzu mamy przykazania. I do dziś w Kościele dochodzi do mnóstwa nieporozumień w kwestii, na ile nas jako Kościół obowiązują przykazania dane Żydom w prawie Mojżesza. Sporo nieporozumień z tego powodu. Zupełnie niepotrzebnie. Ten list mówi bardzo jasno, jakie jest rozwiązanie. Także to w miarę naszych rozważań sobie odkryjemy. Zajmijmy się najpierw osobą Jezusa i za chwilę zobaczymy na podstawie tego urywka, że Jezus Chrystus jest doskonałym, ostatecznym, czyli już po nim nie będzie żadnego innego, wiecznym arcykapłanem, czyli pośrednikiem między Bogiem a grzesznymi ludźmi. Bo rolą kapłanów było pośrednictwo. Tak, oni pośredniczyli między Żydami, którzy grzeszyli, wiadomo, jak każdy człowiek, a świętym Bogiem. I sam Bóg wymyślił pewien system, pewną drogę, dzięki której grzeszny człowiek może przyjść do świętego Boga i nie zostać przez tego Boga zniszczony, ale wysłuchany, błogosławiony, żyć z tym świętym Bogiem. I taką rolę, bardzo ważną rolę w tym systemie pełnili kapłani. Oni byli pośrednikami, oni w imieniu narodu składali ofiary. Bóg też przez nich przemawiał do narodu. Ich zadaniem było znać prawo mojżeszowe i uczyć ludu przestrzegania tego prawa mojżeszowego. Ich zadaniem było odprawiać te przeróżne, piękne obrzędy w trakcie żydowskich świąt, które sam Bóg nakazał Żydom obchodzić. Także bardzo ważna rola, pośrednicy. Było ich wielu. A pojawia się Chrystus i chrześcijanie mówią, tamci już się nie liczą. Teraz jest jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi. Bóg, człowiek. Jezus, Chrystus. Jest doskonałym, ostatecznym i wiecznym. On nigdy nie umrze. Wiecznym arcykapłanem. Dlaczego? Spójrzmy w wersety 11-12 siódmego rozdziału i czytamy tu tak. Jeśli by więc doskonałość była osiągalna za pośrednictwem kapłaństwa lewickiego, a właśnie w oparciu o nie lud otrzymał prawo, czyli zakon, to nie byłoby potrzeby ustanawiania kapłana według porządku Melchizedeka zamiast porządku Aarona. Znów widzimy te sformułowania. Porządek Melchizedeka, porządek Aarona. Szczególnie, że przy zmianie kapłaństwa z konieczności dochodzi do zmiany prawa. I tu widzimy, można wysnuć taką obserwację, że system kapłański Starego Testamentu nie czynił ludzi doskonałymi. Ten cały dosyć skomplikowany system, kiedy, jaką ofiarę należy przynieść, złożyć, też ten święto Jom Kippur, tak, czyli Dzień Odkupienia, kiedy raz w roku arcykapłan składał w imieniu całego narodu taką, można powiedzieć, zbiorową ofiarę, która zmazywała grzech całego ludu, ale tylko na rok. Dlatego to, co czytaliśmy w 10 rozdziale przed modlitwą. Krew wołów, kozłów, tych ofiarnych zwierząt, ona nie zmazywała winy. Ona tylko przykrywała. I to jest ta różnica. Poprzez składanie tych ofiar, poprzez przestrzeganie tych przykazań z prawa mojżeszowego, żaden Izraelita nie doszedł do doskonałości wymaganej przez świętego Boga, aby okazać się godnym wejścia do Bożego Królestwa, życia wiecznego, zbawienia. To wszystko było czasowe. System kapłański Starego Testamentu ze wszystkimi tymi ofiarami, obrzędami, świętami, Bóg mówi wyraźnie, nie uczynił nikogo doskonałym. Nie dał grzesznikowi wymaganej przez Boga doskonałości. Więc Bóg co zrobił?
stworzył nowy system z nowym kapłanem na czele tego systemu. I ten system, jeśli człowiek temu systemowi się podporządkuje, ten system przyjmie, temu kapłanowi się podda, osiągnie doskonałość wymaganą przez świętego Boga. Czyli system kapłański Starego Przymierza, Starego Testamentu nie czynił ludzi doskonałymi, więc Bóg zastąpił go nowym systemem, który czyni ludzi doskonałymi. Następnie wersety 13-16 czytamy takie słowa. Ten też, o którym mowa, czyli o Jezusie, należał do innego plemienia, z którego nikt nie służył ołtarzowi. Wiadomo przecież, że nasz Pan pochodzi z plemienia Judy, a o kapłanach z tego plemienia Mojżesz nie wspominał. Kapłani porządku Araona pochodzili z plemienia Lewiego. Jest to tym bardziej oczywiste, że na podobieństwo Melchizedeka pojawia się inny kapłan, który dostąpił tej godności nie z mocy prawa, określającego również cielesne pochodzenie, ale z mocy niezniszczalnego życia. I tu widzimy kolejna obserwacja, kolejny wniosek. Jezus i jego służba kapłańska jest zupełnie niezależna od prawa mojżeszowego i tego starego porządku. Zupełnie niezależna. Bóg najpierw dał Izraelowi prawo mojżeszowe, cały ten system, cały ten porządek kapłański. Nikogo to nie przywiodło do doskonałości, więc posyła Jezusa i tworzy system zupełnie niezależny od prawa, od ofiar, od świątyni, od bycia Żydem. Coś wspaniałego, zupełnie coś niezależnego. I to jest pewne echo tego, co Paweł pisze w liście do Rzymian, 3 rozdział, gdzie jest napisane, że Bóg obmyślił sposób usprawiedliwienia grzesznika niezależny od prawa. Niezależny od przykazań, od tego, w jakim stopniu my spełniamy czy łamiemy Boże przykazania. Bóg wymyślił system niezależny. I tu tak samo. Więc ustanowił kapłana niezależnego od tego systemu, przykazań, rytuałów, świąt, ofiar, obrzędów. Chrystus jest tym arcykapłanem. Jego służba jest niezależna od prawa mojżeszowego, od starego przymierza, od starego porządku. Potem mamy werset 17 i czytamy tak. Złożono bowiem o nim takie zapewnienie, czyli o Chrystusie. Tyś jest kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka, a w wersetach 23-24 czytamy powiązane treści. Ponadto tych, którzy zostają kapłanami, jest więcej, kapłani Starego Przymierza. Śmierć nie pozwala im służyć nieprzerwanie. Musi być ich więcej, bo wymierali, prawda? Ten natomiast dzięki temu, że jest wieczny, sprawuje kapłaństwo nieprzemijające. Kolejna prosta obserwacja. Jezus jest arcykapłanem na zawsze, na wieki. On nigdy nie umrze. Śmierć go dotknęła, tak, na 3 dni, ale Bóg wzbudził go z martwych i od tej pory Chrystus już nie umrze. Pokonał śmierć i nie jest możliwe, żeby śmierć go drugi raz dotknęła, pokonała. Więc swoją służbę wobec swego ludu sprawuje nieprzerwanie. Nie będzie potrzebny inny arcykapłan, nie będzie potrzebny inny pośrednik, nie będzie potrzebne jakieś doskonalsze, wyższe objawienie, nowy system. Więc wszyscy, którzy pojawili się po Chrystusie i twierdzą, no ja jestem tutaj uzupełnieniem, czy Bóg mnie przysłał, żeby uzupełnić to, czego brakuje chrześcijaństwu, włóżmy to między bajki. Nie ma takiej potrzeby. Gdyby Chrystus umarł, to tak. Ale Chrystus żyje na wieki. Chrystus żyje na wieki. Nie ma potrzeby, żeby Bóg ustanawiał nowy system, posyłał nowego pośrednika, który przyniósłby jakąś nową drogę zbawienia. Nie ma takiej opcji u Boga. Nie ma takiej potrzeby. Chrystus jest ustanowiony na wieki, raz na zawsze, arcykapłan. Sprawuje swoją służbę. Więc kiedy pojawił się na przykład islam, gorący temat dzisiaj, i występuje Mahomet i mówi, słuchajcie, Jezus tak, prorocy tak, ale ja jestem
wyższym stopniem objawienia i to przeze mnie Bóg mówi, jak człowiek może mieć społeczność ze świętym Bogiem, możemy to śmiało włożyć między bajki. I wszelkie inne prądy, które tak twierdzą, wszelkie inne religie, które twierdzą, Biblia tak, ale my mamy też nowe objawienie, które uzupełnia Biblię. Jezus tak, ale Jezus to, no Jezus to fajnie, ale tutaj nasz przywódca to jest uzupełnienie Jezusa, to jest wyższy stopień objawienia. Możesz wierzyć w Jezusa, ale to nie wystarczy, musisz też uwierzyć i przyjąć naukę naszego mistrza. Od razu możemy to włożyć między bajki. Jezus jest arcykapłanem na wieki. Nie ma potrzeby innych pośredników między nami a świętym Bogiem, naszym Stwórcą. To jest bardzo ważne. Kolejna rzecz, kolejny wniosek za chwilę sobie odkryjemy. Werset 20 najpierw przeczytajmy. I tu są takie słowa. Co więcej, stało się to nie bez złożenia przysięgi. O ile kapłani według porządku Lewiego obejmowali urząd bez towarzyszącej temu przysięgi, o tyle on, czyli Chrystus, objął urząd potwierdzony przysięgą tego, który mu oświadczył: przysiąg Pan i nie będzie żałował, ty jesteś kapłanem na wieki. Widać więc, o ile lepszego przymierza Jezus jest poręczycielem. To ciekawe. Kapłani w Starym Przymierzu, w prawie mojżeszowym, oni nie składali żadnego ślubowania, będę służył Panu. I też Bóg swoją przysięgą w żaden sposób nie potwierdzał. Tak oni tylko byli, przechodzili święcenie kapłańskie, ale nic poza tym. A o Chrystusie sam Bóg mówi, to jest cytat z Psalmu 104, jak się nie mylę, 110, Bóg potwierdza przysięgą. Tak jakby Bóg mówi, słuchajcie ludzkości, ja przysięgam. Mój Syn, Jezus Chrystus, ten z Nazaretu, ten, który umarł i zmartwychwstał, to jest ten kapłan na wieki, innego nie ma. Ja innych nie uznaję kapłanów i pośredników. Jest tylko On. Ja przysięgam wam, że to jest prawda. To jest niesamowite. Kiedy sam Bóg poręcza kogoś przysięgą, żeby nie było żadnych wątpliwości. Tak Bóg zrobił z Jezusem. Proroctwa już. To jest proroctwo Mesjasza. Pan go zaprzysiągł, można powiedzieć, na wieki jako kapłana. Także to też jest istotne. To jest potężny argument. Tak? Dla nas może nieistotny. Dla Żydów, wow, ogromnie ważny. Ogromnie ważny. Sam Jahwe zaprzysiągł tego Jezusa. I taką ostateczną pieczęcią, słuchajcie, prawdziwości tego, co Chrystus o sobie twierdził, bo twierdzić sobie można różne rzeczy, a udowodni to. Tą pieczęcią jest wzbudzenie Jezusa z martwych. Gdyby Chrystus pozostał w grobie, między bajki można włożyć jego deklarację. Każdy może sobie powiedzieć, tak? No fakt, że cuda czynił, no to inna sprawa. Potężny cuda. No ale ostatecznie został w grobie. No to może jakiś wyjątkowy prorok, tak? Bo przez proroków też Bóg czynił cudy. A tu nie, Bóg wzbudza go z martwych i dlatego Jezus tak mocno akcentował swoje zmartwychwstanie i zapowiadał, że zmartwychwstanie i powiedział Żydom, słuchajcie, żaden inny znak już nie będzie wam dany, tylko ten znak, że znak Jonasza, czyli tak jak Jonasz po 3 dniach wyłonił się z brzucha ryby, tak samo ja po 3 dniach powstanę ze śmierci. To jest pieczęć, że jestem tym, kim jestem i mówię prawdę o sobie. Kolejna rzecz udowadniająca, że Jezus jest tym jedynym, ostatecznym, wiecznym arcykapłanem, to już właściwie przeczytaliśmy, 22 werset 7 rozdziału. Jezus jest poręczycielem, pośrednikiem lepszego przymierza. To jest bardzo ważne. Stare przymierze było od Boga. To Bóg je wymyślił. To Bóg zawarł, to Bóg był inicjatorem przymierza, jakie zawarł z Żydami na górze Synaj, po tym jak ich wyprowadził z Egiptu pod wodzą Mojżesza. To Bóg. A tu nagle się dowiadujemy, tak, ale nowe przymierze jest lepsze. Nowe przymierze jest lepsze. Dlaczego? Bo stare nie uczyniło człowieka grzesznego doskonałym.
uczestnictwo w Starym Przymierzu, gdzie jest akcent na przestrzeganie przykazań, nikogo nie uczyniło godnym życia wiecznego. Czy Bóg o tym nie wiedział? Z góry wiedział. A to jest pewna lekcja dla ludzkości. Zawsze wiara była drogą usprawiedliwienia. Zawsze. I to się przewija przez całą Biblię. Wiara. Wiara usprawiedliwiała, nie przestrzeganie przykazań. Także to jest kolejna bardzo ważna rzecz. Jezus, tak jak Mojżesz był pośrednikiem Starego Przymierza, stąd dla Żydów Mojżesz to jest figura fundamentalna w ich kulturze, w ich historii, w ich religii. Mojżesz. Jezus przychodzi, przynosi, tak jak jako nowy Mojżesz, nowe przymierze, nowe prawo, nową drogę usprawiedliwienia grzesznika. Jezus jest ważniejszy niż Mojżesz. Dla Żydów, oho, dla wielu to jest bluźnierstwo. Jak to? Taka jest prawda. Jezus jest ważniejszy niż Mojżesz. I pamiętamy ten moment na Górze Przemienienia, kiedy Bóg mówi, Jezus tak jakby na chwilę zdejmuje tą szatę ludzkości, w boskiej chwale jaśnieje, pojawia się Mojżesz, Eliasz i Bóg kogo wyróżnia? Wyraźnie. Słuchajcie, ten jest Syn umiłowany. Jego słuchajcie. Mojżesz spełnił swoją rolę, prorocy spełnili swoją rolę, jak najbardziej, to byli moi ludzie, mieli moje słowo, moje poselstwo, ale teraz jak chcecie wiedzieć, czego ja naprawdę chcę, słuchajcie Jezusa. On jest wypełnieniem i uzupełnieniem tego wszystkiego, co powiedziałem przez Mojżesza i proroków. To jest bardzo ważne. To jest ogromnie ważne. Naszym mistrzem jest Jezus, nie Mojżesz. Naszym Panem jest Jezus, a nie Mojżesz. Z całym szacunkiem do Niego. Jezus. Kolejna rzecz, kolejny wniosek. Bardzo ważny. No też to tak jak wszystkie. Przeczytałem 26, 27 werset. 28, 7 rozdziału. Taki właśnie potrzebny był nam arcykapłan. Święty, niewinny, niesplamiony, odłączony od grzeszników i wyniesiony ponad niebo. Taki, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, a następnie za grzechy ludu. On uczynił to raz na zawsze, gdy złożył w ofierze samego siebie. Prawo ustanawia arcykapłanami ludzi podlegających słabościom, ale słowo przysięgi złożonej po nadaniu prawa ustanowiło arcykapłanem Syna, który stał się doskonałym na wieki. Potężny kontrast. Kapłani starego systemu to byli tacy sami grzeszni ludzie jak każdy z nas. I musieli składać ofiary i za siebie, i za lud. I zanim mieli prawo złożyć ofiarę za lud, to musieli najpierw złożyć ofiarę za samych siebie, bo też grzeszyli. Jezus? Bez grzechu. Bez grzechu. Więc On nie musiał składać ofiary za siebie. On nie musi. Nigdy składać ofiary za samego siebie. Jest doskonalszy. Tak jak tu pięknie jest napisane. Święty, niewinny, niesplamiony, odłączony od grzeszników, bo nigdy nie zgrzeszył. Wyniesiony ponad niebo. Takiego mamy arcykapłana. To jest nasz Jezus. Nie potrzebujemy żadnych kapłanów, pośredników. To, co zawsze podkreślamy, my jako pastorzy tego zboru nie jesteśmy pośrednikami między wami a Bogiem. Mamy jednego pośrednika. Naszym zadaniem jest kierować was do tego pośrednika, uczyć o tym pośredniku. Ale słuchajcie, nie przypisujcie nam nigdy roli kapłanów, pośredników. Nie. Mamy jednego arcykapłana i jednego pośrednika. Jezus. I każdy z nas ma ten przywilej, a nawet powinność, żeby mieć osobistą relację z Bogiem Ojcem przez Jezusa Chrystusa. I nie potrzebujecie do tego nie potrzebujecie nas. Może do innych pewnych rzeczy jesteśmy w jakimś tam stopniu potrzebni. Ale do tego, żeby mieć własną, osobistą relację z Jezusem, nie. I ona nie jest zależna od nas.
I nigdy nie mówcie, ja mam słabą relację z Bogiem, bo dajmy na to, nasi pastorzy mówią słabe kazania. Żaden argument. Jezus jest twoim pośrednikiem i możesz mieć super relację z Bogiem. Pytanie, czy chcesz? Czy nad tym pracujesz? Słuchajcie, wasza relacja z Jezusem, wasze zbawienie nie jest zależne od nas i od żadnego człowieka tak naprawdę. Tylko od własnej osobistej wiary i tego, na ile chcemy poznawać Boga. My możemy w tym pomagać, mam nadzieję, że nie przeszkadzamy. Ale pamiętajcie, nie jesteśmy jakimiś magicznymi pośrednikami, bez których nie można znać Jezusa, nie można doświadczać Jezusa, nie można służyć Jezusowi. Nic z tych rzeczy. Jest jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek, Jezus Chrystus. Koniec, kropka. I ja tak samo go potrzebuję, jak każdy z was. Prawda? Bo wszyscy jesteśmy grzesznikami. On jest bezgrzesznym arcykapłanem. On jest bezgrzeszny, doskonały, święty. I takiego kapłana nam potrzeba. I chwała Bogu, że go mamy. Kolejny wniosek, kolejna sprawa. Jeszcze dwa takie argumenty. 27 werset, to co przeczytaliśmy. Druga jego część, że Chrystus uczynił raz na zawsze, co uczynił? Złożył ofiarę za grzechy ludu. Kiedy? Gdy złożył w ofierze samego siebie. To, co czytaliśmy, kapłani musieli mnóstwo tych ofiar składać. Mnóstwo. Za siebie, za lud. Mnóstwo tej krwi, tych zwierząt biednych się lało. Po to, żeby człowiekowi zmysłowić ohydę grzechu i cenę grzechu, karę. Śmierć, mękę, cierpienie. Ale tak jak czytamy w liście do Hebrajczyków, w innych częściach Biblii, ten cały system był tylko cieniem, był tylko zapowiedzią, był tylko zwiastunem. No właśnie, Jezusa, Baranka Bożego i tej doskonałej ofiary, którą On złożył na krzyżu Golgoty. Jezus złożył doskonałą ofiarę. I co jest ważne, raz na zawsze. On uczynił to raz na zawsze, gdy złożył samego siebie w ofierze i w związku z tym, jeśli ktoś dziś nawraca się do Chrystusa, przyjmuje Go wiarę jako swojego Zbawcę, swojego Pana, nie musi Bogu za nic, niczym zadośćuczyniać za swoje grzechy. Czasami popełniamy taki błąd i wiele razy o tym mówiłem, bo taki błąd popełniałem, że kiedy jakoś tak poważnie zgrzeszyłem w swoim życiu, to pojawiała się natychmiast tendencja jaka? Muszę teraz Bogu jakoś wynagrodzić, jakoś zadośćuczynić, jakoś odpłacić, no, bo tak źle zrobiłem. Dobrze, to będę więcej czytał Biblię, teraz będę więcej się modlił. Muszę zadośćuczynić. Dopóki Bóg mi nie otworzył oczu i powiedział: dzieciaku, czym ty chcesz mi zadośćuczynić za grzech? Tylko śmierć mnie satysfakcjonuje. To jest zadośćuczynienie za grzech. To jest zadośćuczynienie za grzech. Jedyną rzecz, jaką możesz zrobić, to masz to szczęście, że Chrystus jest twoim Zbawcą i jedyne, co możesz zrobić, to powołać się na ofiarę, którą On złożył 2000 lat temu. Tam zadośćuczynił On za ten twój grzech. Wystarczy, że powiesz: Ojcze, zgrzeszyłem, przepraszam Cię i dziękuję, że Jezus za to zadośćuczynił i nie muszę Ci odpłacać. Chrystus Ci zapłacił swoim cierpieniem i śmiercią. To jest piękne, słuchajcie, jak to zrozumiałem, naprawdę to mnie w jakimś tam stopniu uwolniło, tak? Od życia w jakimś takim kieracie zadowalania Boga. Nie zadowolisz Boga w tym sensie. Nie zadośćuczynisz za swój grzech. Zadośćuczynieniem jest śmierć. Nie ma innego zadośćuczynienia za grzech. Pamiętajmy o tym. Mamy ten wspaniały przywilej. Skorzystać z mocy ofiary, która została złożona raz na zawsze. I co jeszcze za tym płynie? Nie ma potrzeby składania tej ofiary.
Rzadko tutaj o takich rzeczach mówimy, się odnosimy do nich, ale no czasami trzeba. Kościół rzymskokatolicki. Cały sens, słuchajcie, mszy. Jest to złożenie ofiary za grzech. To jest sens mszy. Złożyć ofiarę za grzech. Oczywiście to się mówi, że to jest takie uaktualnienie, uobecnienie tego, co zrobił Jezus na Golgocie. Ale cały ten obrzęd i słowa przy nim wypowiadane, tak naprawdę to jest tak jakby ponowne składanie Chrystusa w ofierze Bogu. A list do Hebrajczyków mówi nam wyraźnie, nie ma potrzeby. Chrystus złożył ofiarę raz na zawsze, to jest doskonała ofiara, wystarczająca, nic nie trzeba do niej dodawać, nic nie da się od niej odjąć, wystarczy się na nią powoływać, wierzyć w nią. I to wszystko. Nie ma potrzeby na nowo składać Bogu jakiś ofiar za grzech. Raczej dziękować, że ofiara została złożona. I to jest ta jedna z różnic między katolicyzmem a protestantyzmem. My nie składamy nikomu żadnych ofiar za grzech, nawet Bogu. Dlaczego? Chwała Jezusowi. Nie musimy. On złożył raz na zawsze z siebie samego ofiarę za grzech. I tak naprawdę to, co się dzieje w tamtym systemie, to jest powielenie systemu Starego Przymierza. Kapłani, ofiara, świątynia, obrzędy. Taka jest prawda. To jest powrót do starego systemu, starego porządku, Starego Przymierza. Szaty. Wszystko wzięte ze Starego Przymierza. Stary porządek wymieszany z nowym. Kiedy nie ma zupełnie takiej potrzeby i Bogu to się, mówiąc wprost, nie podoba. Mieszanie starego, które już przeminęło, wypełniło swoją rolę, z nowym porządkiem, nowym przymierzem, nowym systemem. Także, kochani, to jest bardzo ważny wniosek. Raz na zawsze Jezus złożył ofiarę. Nie ma sensu, potrzeby, konieczności powielania, uobecniania, składania na nowo tej ofiary. Golgota wystarczy. Zostaje w nią uwierzyć i się na nią powoływać. I moc tej ofiary oczyszcza nas na bieżąco. To jest piękne. Chwała za to Bogu. Ostatnia rzecz, to już z 8 rozdziału. Jezus zasiada jako arcykapłan w niebie. Co ciekawe, w prawdziwej świątyni. W niebie jest świątynia, objawia nam ten list. Księga Objawienia nam potwierdza. W niebie jest świątynia i czytamy w 8 rozdziale takie słowa. Z naszych rozważań wynika głównie to, że mamy takiego arcykapłana, który zajął miejsce w niebie po prawej stronie Boga, majestatu. Uczynił to jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku wzniesionego przez Pana, nie człowieka. Arcykapłan ustanawiany jest po to, aby składał dary i ofiary, dlatego również ten powinien mieć coś, co mógłby ofiarować. Otóż gdyby był na ziemi, nie byłby kapłanem. Tu już tacy są, którzy składają ofiary zgodnie z prawem. To tylko też pokazuje tak na marginesie, że list do Hebrajczyków został napisany przed zburzeniem świątyni w 70 roku. Bo kapłani jeszcze składali, jeszcze świątynia funkcjonowała, jeszcze ten porządek działał. Prawda? Pełnią oni posługi w tym, co jest ziemskim odbiciem i cieniem świątyni w niebie. Mojżesz bowiem otrzymał takie polecenie, gdy zamierzał postawić przybytek. Dopilnuj, abyś wykonał wszystko według wzoru, który ci ukazano na górze. Ciekawe, prawda? Kiedy Bóg w prawie mojżeszowym nakazał Żydom zbudować ten namiot, przybytek, wzór tego przybytku objawił Bóg. I okazuje się, że ten przybytek odbijał świątynię w niebie. Ja do końca tego nie rozumiem. W niebie jest jakaś świątynia. Wychodzi na to, że tak. I w tej świątyni, która jednocześnie jest salą tronową nieba, zasiada nasz arcykapłan po prawej stronie Boga Ojca i rządzą sobie wszystkim. A Syn ma tą szczególną funkcję, o której zaraz powiemy, jako nasz arcykapłan w świątyni w niebie. A my, jeśli uwierzyliśmy w Chrystusa i zamieszkał w efekcie tego w nas Święty Duch,
Jesteśmy ciałem Chrystusa i również jesteśmy nazwani świątynią. I kiedyś my, ta fizyczna świątynia, w której przebywa Duch Jezusa, kiedy Nowe Jeruzalem stąpi z nieba, tamta świątynia i ta świątynia, którą my jesteśmy, stanie się jednym. I będziemy Boga fizycznie oglądać twarzą w twarz. I fizycznie twarzą w twarz oddawać Mu cześć. Teraz musimy to robić duchowo. Nie widzimy Go. A to jest kwestia czasu. A to wszystko możliwe dzięki naszemu pośrednikowi, który złożył za nas ofiarę za grzech, która oczyszcza i usprawiedliwia nas, grzeszników. I jaki wniosek z tego wszystkiego? Werset 25. Wspaniałe słowa. 7 rozdział, 25 werset. Podsumowanie. Efekt tego, że Jezus jest tym doskonałym arcykapłanem. Może On zatem na zawsze zbawić tych, którzy przez Niego przychodzą do Boga. Dlaczego? Bo wciąż żyje, aby się za nimi wstawiać. To jest jedna z dziedzin obecnej służby Jezusa. To nie jest tak, że Jezus sobie wrócił na tron, siedzi i rządzi. Rządzi to tylko jeden aspekt. Drugi aspekt, wstawia się za nami. Wstawia się za tymi, którzy w Niego uwierzyli. I to wstawiennictwo jest na tyle skuteczne, słuchajcie, że może na zawsze nas zbawić. I co ważne, to słowo w większości angielskich tłumaczeń jest tłumaczone jako całkowicie, kompletnie. Bo takie jest znaczenie też greckiego słowa. W greckim języku i w hebrajskim słowa mają często kilka znaczeń. Takie pierwszorzędne znaczenie i takie bardziej drugorzędne. Bardziej pierwszorzędne znaczenie tego słowa to jest właśnie całkowicie, kompletnie. Czyli śmiało możemy przeczytać ten werset, że może on zatem całkowicie, kompletnie zbawić tych, którzy przez niego przychodzą do Boga. Co oznacza też, że na zawsze. Prawda? Także kochani, Jezus jest jedynym pośrednikiem, Jezus jest jedyną drogą i wniosek jest prosty. On czyni ludzi doskonałymi. Tylko Jezus czyni nas godnymi tego, żeby ze świętym Bogiem zamieszkać na wieki w Jego Królestwie. On jest jedynym pośrednikiem. Pytanie brzmi, czy jest Twoim pośrednikiem? Czy już w Niego uwierzyłeś, czy już Mu zaufałeś, czy zrozumiałeś to? Porzuciłeś wszystkie inne drogi zbawienia, wszystkich innych pośredników? I był taki moment w Twoim życiu, kiedy przyszedłeś do Jezusa i powiedziałeś: Jezu, dziś rozumiem, Ty jesteś jedynym Zbawicielem, tylko Ty możesz dać mi przebaczenie grzechów, tylko Ty zapłaciłeś za moje winy, wszystkie. Tylko w Tobie jest usprawiedliwienie. Tylko Ty możesz uczynić mnie godnym zbawienia. Dobrze, chcę tego, Panie. Przyjmuję Cię jako mego arcykapłana, mego Boga, mego Zbawiciela. I prowadź mnie teraz przez nowe życie. Chcę teraz służyć Tobie. Czy był taki moment w Twoim życiu? Czy osobiście spotkałeś się i przyjąłeś Jezusa jako swojego pośrednika i swojego Zbawiciela? Jeśli tak, słuchaj, On dopilnuje do tego, dopilnuje tego, żebyś został zbawiony całkowicie, na wieki. Dlaczego? Bo codziennie wstawia się za Tobą, żeby nie ustała wiara Twoja. Słuchajcie, to nie jest tak, że Bóg wierzy zamiast nas. Nie. Wiara jest naszą odpowiedzialnością. Ale siłę do tego, żeśmy mogli wierzyć, inspirację do tego, żeśmy nadal wierzyli, zapewnia sam Bóg, Duch Święty, który mieszka w Bożych dzieciach. List do Hebrajczyków nam też odkrył, że przynajmniej teoretycznie można odrzucić wiarę w Jezusa, 6 rozdział nam to mówi, i stracić zbawienie. Pamiętamy. Ale dopóki wierzymy w Jezusa, jesteśmy usprawiedliwieni, dopóki polegamy na Nim, na tym, co dla nas zrobił na Golgocie, choćby nie wiadomo, co się stało, jesteśmy zbawieni, a On tam siedząc na tronie, dzień w dzień, wstawia się, prosi: Ojcze, dawaj siłę memu dziecku, Twemu dziecku, naszemu człowiekowi tam, bo zmaga się, szatan go atakuje, wątpliwości różne czasem przychodzą.
Niech Duch Święty napełnia go. Niech daje mu siłę, żeby nie ustała jego wiara. To jest piękne. Zobaczcie, Jezus tam się nie modli. Panie, żeby miał nowe mieszkanie, żeby nowy samochód, to stawiam się. To są dekoracje naszego życia. On stawia się o to, co pamiętamy, to mówiliśmy jakiś czas temu. Pięknie Jezus powiedział do apostoła Piotra. Piotrze, zostaniecie przesiani jak pszenica. Szatan to sobie wyprosił, ale wiesz, co ja robię? Modliłem się, żeby nie ustała twoja wiara. Bo upadniesz. Zaprzesz się mnie. Zrobisz straszną rzecz. Ale to nie koniec historii. Ja się modlę, że pomimo tego, że tak upadniesz, to żeby moja wiara w to, że ja zapłaciłem za ten grzech, że ja cię ratuję, że ja cię kocham, że ja ci okażę łaskę, żeby to nie ustało, żebyś nadal polegał na mnie jako tym, który ciebie usprawiedliwia. I słuchajcie, o to walczy Jezus, o to modli się Jezus. I żeby nie On, żeby nie ta Jego służba, nie wiem, czy byśmy wytrwali w wierze do końca. Ale tu właśnie jest dla nas dobra nowina. Nasz Jezus, ten, który za nas umarł, dla nas zmartwychwstał, wrócił do nieba, zasiadł w świątyni jako arcykapłan na wieki, nigdy nie umrze. I co robi? Podtrzymuje naszą wiarę. I dodaje nam siły. Nam zostaje tylko z tego korzystać. Braknie ci sił do wiary w Jezusa? Powiedz Jezu, dodaj mi sił. Dodaj mi sił. I Jezus doda ci sił. Bo taka jest Jego praca, taka jest Jego służba, takie jest Jego zadanie, które na siebie wziął. Więc jeśli ktokolwiek, słuchajcie, traci wiarę w Jezusa, porzuca chrześcijaństwo, to tylko dlatego, że tak zadecydował i nie zależało mu na tym, żeby tą wiarę zachować. Prosty wniosek, prawda? Także kochani, Jezus stawia się za nami, Jezus pełni tą służbę, i tego przestrzegania. Zresztą włączyłem kolejny slajd, niechcąco. Także teraz przejdziemy do tej drugiej części. I najpierw przeczytajmy 25 werset, bo to też jest bardzo ważne. 25. Dwunasty werset i 18-19 i to krótko mówimy i zakończymy. 12 werset mówi tak. Tu właśnie już przechodzimy do tej kwestii przykazań. Przestrzeganie przykazań nie zapewni nikomu doskonałości przed Bogiem. Może być szokujące. No tak. Przestrzeganie przykazań nie zapewni. Dlaczego? 12 werset mówi tak. Szczególnie, że przy zmianie kapłaństwa z konieczności dochodzi też do zmiany prawa. Wow, a dlaczego Bóg zmienił prawo? Czyli tak jak już Mojżeszowe odstawił na bok, odsunął, spełniło swoje zadanie. List do Galacjan o tym mówi, tak? Prawo było przewodnikiem do Chrystusa. Przyniósł nowe prawo Jezus. Nowe przykazanie. Daje wam. Prawda? Czyli tu bez wgłębiania się, może w kolejnym którymś odcinku ten temat znów wyjdzie, to się szczegółowo bardziej zagłębimy, udowodnimy to bardziej, ale słuchajcie, sprawa jest tak naprawdę prosta. Nas jako chrześcijan, jako wierzących w Jezusa, nie obowiązuje litera prawa mojżeszowego. Także siostry, nie musicie się dłużej zastanawiać, czy mogę włożyć spodnie do kościoła, czy nie mogę. Prawo mojżeszowe tego zabraniało, tak? Nowe prawo nic o tym nie mówi. Jezus nic o tym nie mówił, tylko mówi, ubieracie się godnie, tak? Skromnie, godnie. Ale długość tam spódnic, to już niech Duch Święty was prowadzi. Prawda? Także słuchajcie, prawo mojżeszowe, litera prawa mojżeszowego nie obowiązuje chrześcijan. Zapamiętajmy to, nie mieszajmy, nie przenośmy sobie, nie wybierajmy sobie przykazań. Nas obowiązuje prawo Chrystusa. Które te przykazania, które On powiedział, które przez apostołów skierował, które mamy w listach, to jest nasz ten zakon. Nie prawo mojżeszowe. Prawo mojżeszowe zostało dane Żydom na górze Synaj. Przy zawarciu przymierza z nimi. To jest ich prawo. I nam nic do tego prawa. Możemy się wiele z niego nauczyć o Bogu, o charakterze Boga, pewne ponadczasowe reguły wyciągnąć. To mówię, pewnie za jakiś czas sobie powiemy o tym. Na dzień dzisiejszy pamiętajmy o jednym. Nastąpiła zmiana prawa. Przykazania mojżeszowe w zakonie Mojżesza, druga, trzecia, czwarta księga mojżeszowa,
nie są dla nas wyznacznikiem życia. Litera tych przykazań nie jest naszym prawem. Naszym prawem jest to, co nauczał Jezus i apostołowie. Ale dlaczego nastąpiła zmiana prawa? Od 18 do 19 wersetu czytamy. Z jednej więc strony dochodzi do unieważnienia wcześniejszego nakazu z powodu jego słabości i bezużyteczności, czyli prawo okazało się bezużyteczne. Jako że, dlaczego? 19 werset. Jako że prawo niczego nie uczyniło doskonałym. Z drugiej zaś strony do wzbudzenia lepszej nadziei, dzięki której zbliżamy się do Boga. Przestrzeganie przykazań, słuchajcie, nikogo nie uczyni godnym zbawienia. Nie dlatego, że prawo jest niedoskonałe. Nie, wprost przeciwnie. Apostoł Paweł w 7 rozdziale listu do Rzymian mówi bardzo wyraźnie. Przykazanie jest święte, sprawiedliwe, doskonałe. Przecież sam Bóg jest autorem przykazań. Problem nie jest w paragrafach. Problem jest w nas. My jesteśmy grzesznikami i nasza grzeszna natura nie pozwala nam wypełnić prawa w 100%. Więc jeśli to, co setki razy tu mówiliśmy i będziemy to sobie utrwalać, jeśli więc grzeszny człowiek myśli, że za pomocą przestrzegania przykazań osiągnie doskonałość czy też sprawiedliwość upoważniającą go do otrzymania życia wiecznego, to musiałby przeżyć całe swoje życie, nie łamiąc nigdy żadnego z przykazań. O tym mówi list do Galacjan. Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze prawa. Czyli to nas wszystkich stawia pod przekleństwem kary śmierci. Zgodzicie się? Bo nikt z nas, żaden człowiek, nie wypełnia, nie trwa w wypełnianiu wszystkiego, co jest napisane w księdze prawa. Niektóre przykazania udaje nam się wypełniać, niektórych zupełnie nie przestrzegamy. Czyli nasza sprawiedliwość, nasza doskonałość jest dziurawa, wybrakowana, czyli nie jest ani sprawiedliwością, ani doskonałością. Rozumiemy? Dlatego przestrzeganie przykazań nie zapewni nikomu doskonałości przed Bogiem, bo nikt nie jest z nas w stanie doskonale wypełniać tych przykazań. W 100% nie ma opcji, tylko jeden, Jezus Chrystus. On nigdy nie złamał żadnego z Bożych praw. I dlatego Bóg musiał, dlatego musimy otrzymać tą doskonałość, czy też sprawiedliwość w prezencie. Ona musi przyjść z zewnątrz. My sami jej nie osiągniemy, nie wypracujemy, nie zapracujemy. Musi zostać nam darowana z zewnątrz. To musi być, tak jak teologowie fajnie to mówią, obca sprawiedliwość. Ja własnej nie wypracuję, muszę obcą przyjąć. Kto ją ma? Jezus. Dlaczego Jezus? Bo w nasze miejsce przeżył bezgrzeszne życie i w nasze miejsce poniósł karę za nasze winy. Więc jeśli przyjmujesz Jezusa, otrzymujesz na swoje konto w niebie, tam w aktach sędziowskich, doskonałe życie, Bóg wpisuje doskonałe życie Jezusa i tak cię widzi, prawnie rzecz biorąc, jesteś bez zarzutu, jesteś doskonały, jesteś posłuszny jak Jezus. A co z grzechami? Zapłacone na Golgocie. I w ten sposób grzesznik może dostać w prezencie, dostaje w prezencie doskonałość. I wtedy Bóg w sposób legalny, oficjalny takiego grzesznika może co zrobić? Puścić do swego królestwa, bo nie ma w tym grzeszniku żadnej skazy, żadnej zmazy, żadnego brudu. Bo Chrystus go pokrył swoją sprawiedliwością i obmył swoją krwią. Więc jedyny ratunek dla grzesznika, to co mówiliśmy wcześniej, to co będziemy tu głosić, dopóki Chrystus nas nie zabierze. Musisz przyjąć Jezusa. Musisz przestać ufać sobie, swojemu wypełnianiu przykazań, swojej religijności,
odrzuć to, bo ty nie wykupisz się ze swoich win. Musisz przyjść do Jezusa i powiedzieć: Jezu, już wiem, to mnie nie zbawi, sam siebie nie uratuję od grzechów, sam siebie nie usprawiedliwię, sam z siebie nie osiągnę doskonałości. Daj mi to w prezencie, przyjmuję cię jako mego Zbawcę. Natomiast jest też z tego, słuchajcie, drugie zastosowanie dla ludzi, którzy już przyjęli Jezusa jako swojego Zbawiciela, którzy cieszą się ze zbawienia, narodzili się na nowo. Czasami popełniamy ten błąd, że myślimy, że samo przestrzeganie przykazań, no już tych Jezusa, tak? Przykazań Nowego Testamentu, naśladowanie Chrystusa, że samo wypełnianie przykazań da nam duchowy wzrost. Powiem tak, może szokująco. Samo wypełnianie przykazań, same dobre uczynki, już czynione jako chrześcijanin, jako człowiek zbawiony, wcale nie muszą cię duchowo rozwinąć i wcale nie sprawią, że twój charakter będzie przemieniany. Może dla niektórych to szokujące. Ale słuchajcie, prawo nikogo nie czyni doskonałym. Prawo, przestrzeganie, samo przestrzeganie przykazań nie zapewni nam duchowej dojrzałości. Samo przestrzeganie przykazań nie sprawi, że pozbędę się złych nawyków, a nabędę nowych. Niestety. Samo przestrzeganie przykazań nie czyni doskonałym. My czasem myślimy tak. Czasem tak nawet może doradzamy sobie nawzajem. Masz problem z takim grzechem? To wiesz, co musisz? Więcej czytać Biblii. Więcej może w jakąś służbę się zaangażować. Więcej przychodzić może na grupki. Czyli podajemy pewne przykazania do wypełnienia. Słuchajcie, to nic nie da, jeśli w sercu nie ma czego? Wiary w Jezusa. To nie wypełnianie przykazań mnie przemienia i wyzwala z moich grzechów. To Jezus. Rozumiemy tą różnicę subtelną, ale kolosalną. Więc kiedy widzisz w swoim życiu problem, grzech, z którym sobie nie radzisz, to pierwsza rzecz, którą zrób, to padnij na kolana i powiedz: Jezu, nie radzę sobie. Ratuj mnie. Przemieniaj mnie. Dodawaj mi sił, napełniaj mnie swoim duchem, wyzwalaj mnie, bo ty jedynie jesteś Zbawicielem. Ja sam siebie nie zbawię z mocy tego grzechu. Ty mnie ucz chodzić w wolności, ty mi dawaj siłę, ty mnie przemieniaj, bo ja nie dam rady. I słuchajcie, jeśli taką postawę w sercu mamy, polegania na Jezusie, wtedy czytanie Biblii ma sens, służba ma sens, wszystko inne ma sens. Bo to są pewne kanały, przez które Boża moc wpływa do naszego życia i przemienia nas. Ale jeśli brak wiary w Jezusa, jeśli polegamy zamiast na Chrystusie, to na swojej silnej woli, zaciskaniu zębów i myślimy, że samo przestrzeganie pewnych reguł, chrześcijańskich reguł, przemieni nasz charakter, to się grubo mylimy. Charakter Jezusa jest owocem Ducha Świętego, nie mego wysiłku. Dopiero kiedy właśnie we właściwym kontekście sobie te rzeczy ustawimy, czyli będzie poleganie na Jezusie, wiara w Jezusa, prośba do Jezusa, modlenie się, czekanie, dziękowanie z góry, wtedy reszta ma sens. Jeśli brak wiary w Chrystusa, jeśli nie oczekujemy, że On nas zmieni, jeśli nie polegamy na Nim, jeśli Go o to nie prosimy, to samo wypełnianie nawet najwspanialszych przykazań, bezdomnych, że nakarmili, nie przemieni nas ani o milimetr duchowo. Wiara przemienia, albo inaczej, Jezus Chrystus w odpowiedzi na naszą wiarę. Co to jest wiara? Poleganie na Nim. Nie na sobie, nie na swoim wysiłku. Poleganie na Jezusie, na tym, kim On jest i co On robi. I co On zrobił już dla nas. Także, kochani, prosty wniosek. Wiara w Jezusa jest kluczem. Wiara w Jezusa. Wiara w Jezusa jest kluczem do zbawienia i wiara w Jezusa jest kluczem do uświęcenia, do duchowego wzrostu, jeśli już zostaliśmy przez Niego zbawieni. Co robi Jezus? Każdego dnia stawia się o to, żebyśmy mieli dość wiary. Co nam zostaje? Czerpać z Jezusa.
modlić się do Niego, wierzyć w Niego, polegać na Nim, przychodzić wciąż na nowo do Niego. To jest trwanie w Jezusie. Jeśli tak robisz, słuchaj, kwestia czasu, że Twoje grzechy Cię opuszczą, Duch Święty stopniowo Cię będzie przemieniał, będziesz widział Boże działanie, Bożą moc i to, jak zostajesz przemieniany przez żywego Boga. Wtedy uczynki same będą płynąć, nikt Cię nie będzie musiał zmuszać, sam się nie będziesz musiał za często zmuszać, bo Jezus będzie Cię wypełniał swoim duchem. Także kochani, tym bardziej polegajmy na Jezusie, naszym arcykapłanie, naszej mocy, naszej sile, naszym źródle, a reszta będzie się ustawiać na swoich miejscach. Reszta wtedy ma sens. Jeśli ten porządek odwrócimy i znów skupimy się na sobie, swojej silnej woli, swoich rytuałach, przykazaniach, pobłądzimy. Zachowujmy ten porządek. Działajmy w wierze w Jezusa, nie w siebie. Amen. Zapraszam do modlitwy. Pragnie, wołajmy do naszego arcykapłana.